Cześć, widzę. W kolejnym odcinku na tym kanale śledzimy sobie z Openingiem Sasha Tech serii LEGO Mini Features właśnie na rok 2023, jest to właśnie sera 24 i jest to numer katalogowy 71037 mam przed sobą właśnie cztery saszetki, które dzisiaj sobie otworzymy więc zapraszam do oglądania cena na taką sztukę to oczywiście 18 zł bez grosza, to się akurat z tego co kojarzę nie zmieniło, a jeżeli chodzi o te figurki to troszkę taki jakby powiedzmy skam zrobiłem ponieważ jednak otworzymy sobie trzy, gdyż tutaj jedna już została przeze mnie otwarta i nawet pokazałem wam ją na moim shortcie na kanale jest oczywiście kosmonauta z lat 90. z fenomenalnym bobasem kosmonautą, to naprawdę wygląda świetnie i kosmonauta też jest właśnie utrzymany w takiej brązowej kolorystyce, to też na pewno jest tutaj dużą gadką dla kolekcjonerów, a jeżeli chodzi właśnie o samą kolorystykę właśnie tych saszetek, to bardzo mi się ona podoba, ponieważ ostatnio mieliśmy pomarańczowe saszetki, czyli jeden z moich ulubionych kolorów, a tutaj mamy taki właśnie różowo-fioletowy, czyli taki bardzo właśnie w klimacie mojego kanału, więc super sprawa, idealnie się to złożyło. Więc tutaj, skorzystając z okazji, jak już sobie to tworzyliśmy, to zobaczmy sobie właściwie całą ulotkę z wszystkimi figurkami, a figurki te stoją sobie za nami, zaraz sobie otworzymy. I już właściwie są one przeze mnie oczywiście wymacane, więc tutaj nie będzie żadnej niespodzianki, aczkolwiek będzie właśnie niespodzianka, można powiedzieć, dla Was. Mamy taką panią sędzinę, następnie takiego fajnego właśnie e, wojownika kosmicznego, jest to oczywiście ten kosmonauta z lat 90., mamy też gościa przebranego za marchewkę. Falkonkę, Black Falkonkę, oczywiście taką jakby łuczniczkę Mamy też gościa w przebraniu Tylanozaura Mamy też właśnie orka Gościa z koalą Tutaj taką panią powiedzmy rzeźbiarkę, coś w tym stylu Mamy też taką właśnie e, Wykwintną kobietę, nie wiem jak to inaczej nazwać właściwie Bo to kr królowa z tego co każe nie jest To jest właśnie taki bardziej nie wiem Taki po prostu strój, nie wiem jak to po prostu nazwać inaczej Mamy też taką dziewczynkę, która właśnie jest na takim bujanym koniu I to uważam jest chyba najsłabsza figurka z tej serii Bo właściwie tutaj nic ciekawego nie ma Poza tym, właśnie fajnym elementem. Konikaczka, jak sama figurka, ma bardzo pospolitą główkę, jak i włoski, właśnie z Lego City, więc bardzo dziwna sprawa. I mam też takiego właśnie fajnego ziomka tutaj, który sobie sprzedaje chyba gazety z tyłu. To wygląda tak. Mamy instrukcję kilku figurek, ale już nie trzymam Was niepewności, więc otwórzmy sobie oczywiście całą resztę figurek w sensie tych saszetek, które oczywiście stoją sobie za nami. I zobaczmy, jakie figurki się w nich znalazły. No i tutaj właściwie sobie zobaczmy, jak to właśnie będzie wyglądało. Oczywiście nacinając sobie same figurki. I właśnie od pierwszej saszetki w dzisiejszym odcinku. I zobaczymy, co mi się tutaj trafiło w sensie... Jaka z trzech figurek, które sobie wymacałem Tutaj oczywiście się znajduje I zobaczymy, mam tutaj dodatkowy woreczek I jest to oczywiście Ork Naprawdę świetna figurka I chyba każdy będzie chciał ją mieć w swojej kolekcji Bo wygląda ona naprawdę fenomenalnie I zobaczmy sobie oczywiście jak ona się będzie prezentowała Jak już ją sobie złożymy a najpierw oczywiście sobie ją złóżmy Żeby zobaczyć jak będzie wtedy wyglądała Ma naprawdę świetny element nowej pelerynki Która właśnie jest taką, taką powiedzmy Reaktywacją pelerynki z Lego Chimy, z tego co właśnie kojarzę Podobno właśnie Krager miał Więc tutaj no, ciekawa sprawa I też ogólnie właśnie nóżki tej figurki Bardzo mi się właśnie kojarzą z Lego Chimą No bo jednak zobaczcie Też kolorystyka bardzo właśnie mi się z tym kojarzy No jak to po prostu bardzo podobnie właśnie wygląda Jak tam tamte właśnie figurki z Lego Chimy. Tutaj aż by się prosiło o jakiegoś customa Reaktywacji Kragera Coś w tym stylu Ma też naprawdę świetny torsik który Zobaczcie jak genialnie wygląda Ma właśnie takie jakby pasy z tyłu, zobaczcie jak, jak to właśnie się prezentują te pasy I też właśnie na rękach z boku, tutaj też się jest to oczywiście wymalowane Naprawdę wygląda to fantastycznie moim zdaniem Super sprawa Następnie oczywiście zakładamy sobie tutaj tą pelerynkę Która prezentuje się tak I ona też naprawdę bardzo mi się podoba Właśnie przez skojarzenia z Lego Chimą Mamy też taki element, który o dziwo jest gumowy, a wydawało mi się właśnie, że jest taki plastikowy Jest to właśnie taka dólna, dólna co? Dolna po prostu szczęka tego yy, orka, i wygląda ona właśnie tak, a sama główka prezentuje się równie ciekawie i zdecydowanie zmienia się, kiedy właśnie nakładamy sobie tutaj ten element. To wygląda naprawdę bardzo w sumie fajnie. Mamy rzeczywiście tak, jakby element. Takiego po prostu groszka, na który nakładamy sobie tutaj te włosy. To oczywiście już dobrze kojarzymy, na przykład od nadakana zlego ninjago, ale i nie tylko. Ja sobie troszeczkę tutaj to zmienię, ponieważ widzę, że to jest tak jakby element odprysku po farbie. Tak to wygląda zdecydowanie lepiej. I figurka naprawdę prezentuje się fenomenalnie. Mam to jeszcze do niej dołączony, oczywiście miecz, tak nic nowego nie jest, ale napada świetna, tarcza również tutaj się znaj znajduje, z tyłu to wygląda tak. No, naprawdę świetna figurka, jak na początek openingu. Po prostu dla mnie idealny drop. Znaczy, drop. No, właściwie wymacałem sobie ją, ale jednak jest naprawdę świetna figureczka. I tak właśnie teraz się prezentuje. I zobaczcie sobie ją teraz na. Obracar, w sensie na tym, takim, wiecie, gdzie po prostu obracam sobie figurki. Naprawdę wygląda to po prostu fenomenalnie, moim zdaniem. Ale jeżeli chodzi właśnie o elementy zapasowe, mam również tego typu groszek, po prostu z wypustką, również oczywiście do, do założenia tych włosów. Dobra, przesuwamy sobie te saszetki, dam sobie tutaj jeszcze tego kosmonautę, bo on również jednak jest częścią powiedzmy tego Openingu. Idziemy sobie z trzecią figurką, którą sobie tutaj oczywiście. Dzisiaj otworzymy w sensie drugą, którą otwieramy, ale jednak trzecią, która w tym odcinku się pojawiła. I oczywiście zobaczymy, jaka tym razem to figurka będzie. Może oczywiście obstawiać w komentarzach, a potem napisać, czy trafiliście, czy nie. I mamy tutaj figurkę. No tak, black. Aha, super. Black falkonki, a nie chodzi tutaj oczywiście tego yy, ptaka tylko, ale również oczywiście o samą figurkę, która ma przyczepioną saszetkę do. Yy, do saszetki, w sensie wołeczek do saszetki. Już mi się tak kilka razy właśnie zdarzyło, to również tak jest. Wysypujemy sobie oczywiście wszystkie elementy. Ale ciekawa pelerynka w ogóle, zobaczcie, naprawdę super sprawa. Wyciągamy sobie oczywiście te wszystkie klocki. No bo oczywiście włoski i główka się tutaj zawieruszyły. Ale już sobie to teraz naprawiamy z ręcznym ruchem i mamy wszystko wyciągnięte. I minifigurkę Black Falconki możemy sobie już złożyć. Naprawdę bardzo fajne nóżki z sakiewką. Jest oczywiście świetna figurka dla osób, które na przykład mają kilka wcześniejszych figurek właśnie wojowników Black Falconów. Znaczy Black, Black Falconów po prostu. Czym Falconków? Nie wiem. Ale po prostu Black Falconów. Na przykład z kuźni po prostu. Naprawdę świetnie wygląda ten torsik. Zobaczcie jeszcze z tyłu. Mamy właśnie nadruk takie peleryny. Naprawdę spoko sprawa. I właśnie na jedne ręce mamy taką jakby... Powiedzmy, nie wiem, rękawice, coś w tym stylu, żeby oczywiście trzymać sobie tego ptaszora, którego zaraz sobie również omówimy. Naprawdę fajnie to wygląda. I teraz tylko muszę zobaczyć, jak ona ma tutaj tą pelerynę. Yy, dobra, założę ją sobie może po swojemu, a potem zobaczę, czy jest dobrze, ale wydaje mi się, że może być dobrze. Naprawdę ciekawa sprawa w ogóle z tą peleryną. Zobaczcie, jak właśnie fajnie się prezentuje, ale chyba powinno być ok, jakoś tak, coś w tym stylu. Naprawdę fajna sprawa. Ma oczywiście również dwa wyrazy twarzy, pierwszy taki właśnie uśmiechnięty, lekko. Drugi nieco bardziej, ale wydaje mi się, że właśnie, że ten jest nieco lepszy, po prostu fajniejszy. I mamy też oczywiście również tutaj taką oto fryzurkę, takie czerwone włosy. Na pewno fajnie to wygląda i pasuje do takich właśnie światów, powiedzmy, trochę fantazy. Naprawdę bardzo ładny łuk, taki właśnie tutaj zobaczcie w tym ciemnym, piaskowym kolorze. Naprawdę świetna minifigurka. I ona również naprawdę bardzo, jest cenna po prostu i pożądana, oczywiście przez tutaj zbiera czy kolekcjonerów Lego i zobaczcie jak właśnie fajnie wygląda ten jej ptasi towarzysz tutaj tak się prezentuje a teraz zobaczcie sobie tą figurkę jeszcze właśnie na mojej obracarce naprawdę fenomenalna figurka kolejna którą bardzo chciałem mieć i jeszcze raz sobie za nią zobaczmy naprawdę bardzo jestem z niej zadowolony właściwie chyba najbardziej po prostu mega mi się ona podoba ale się tutaj tło rozmyło zobaczcie co jest no dobra, już jest git i teraz oczywiście przechodzimy sobie do ostatniej figurki w dzisiejszym odcinku, którą tutaj mamy przed sobą. I dostałem tą akurat saszetkę od dziadków na urodziny, więc spoko sprawa. Jeżeli nie widzieliście odcinka urodzi urodzinowego, to sobie nadróbcie, bo był całkiem jednak fajny. Dobra, otwieramy sobie oczywiście ostatnią saszetkę w dzisiejszym materiale i zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy moje zręczne palce dalej są zręczne, czy może raczej nie. No oczywiście, że tak, no bo tutaj oczywiście nie mogły mi one zawieść. Mamy tutaj gościa w przebraniu Tyranozaura. Który ma aż dwa ogony, zobaczcie jak to wygląda Mamy właśnie jeden na zapasie, naprawdę fajna sprawa Ale to głównie zależało mi na czym? Na główce, która wygląda naprawdę świetnie Zobaczcie jak fajnie się prezentuje właśnie ta główka ten na druga kolej jest spoko, ale ten wygląda naprawdę fenomenalnie I będzie idealny właśnie do figurki mojej postaci, właśnie z mojego takiego wiecie Z mojego świata LSK po prostu, uniwersum, o tak tego słowa zapomniałem akurat I tutaj po prostu tą główkę również możecie znaleźć w zestawie z LEGO Ninjago Evo Z tym takim wiecie, ninja boxem I właśnie stamtąd chciałem tą, tą główkę mieć, żeby właśnie ją posiadać do tego mojego uniwersum A okazało się właśnie, że taka sama właśnie jest w tej figurce Więc całkiem spoko, że właśnie tutaj się ona znalazła ale figurka też naprawdę spoko się prezentuje. Oczywiście nie chodzi o to, że tylko kupiłem ją dla tej główki, ale sama figurka również naprawdę fajnie się prezentuje. Nóżki takie powiedziałbym standardowe, ale torsik naprawdę wygląda bardzo fajnie. Już zobaczcie, również mamy nadruki właśnie na rączkach z boku i jeszcze tutaj z tyłu mamy nadruki. Zapomniałem jeszcze o ogonie, który chyba ma być tak. Chyba, no. Fajnie, że też jest na nim nadruk i zobaczmy. Musiałem to zrobić, moi drodzy, musiałem to zrobić. Nie no, dobra, żartuję, ale oczywiście tutaj jeden jest na zapasie, a drugi możemy sobie oczywiście wsadzić do naszego tutaj tyranozaura i fajnie właśnie przechodzi ten nadruk tutaj z tych pleców na ten ogon. Fajna jest ta główka, naprawdę bardzo mi się ona podoba i te nakrycie głowy również naprawdę budzi podziw i bardzo mi się podoba. Naprawdę kurczę fajna figurka. Szkoda tylko, że nie mamy tutaj nic na, na wyposażeniu, aczkolwiek i tak prezentuje się ona naprawdę całkiem fajnie. No i to są właśnie figurki, które chciałem mieć w mojej kolekcji. Tak się prezentuje właśnie cała czwórka, Moje zdaniem cztery najlepsze figurki właśnie jeżeli chodzi o tę serię, a przejdźmy sobie może jednak do podsumowania. Także podsumowując, ja jestem naprawdę zadowolony, jeżeli chodzi właśnie o te dropy, w sensie oczywiście sobie te figurki wcześniej wymacałem, ale i tak jestem z tego dumny, że po prostu udało się wszystkie cztery właśnie zdobyć, które najbardziej chciałem z tej serii. Czy będę chciał jeszcze jakieś? Wydaje mi się, że tak, bo jeszcze gościł właśnie z koalą, albo na przykład ten taki dzieciak, wiecie, z gazetą. Też naprawdę są to fajne figurki i wydaje mi się również wartościowe, aczkolwiek i tak najbardziej właśnie zależało mi na tej czwórce. Po prostu Tyrano, tyranozaur ma właśnie bardzo fajną główkę, Black Falconka wygląda naprawdę fenomenalnie, tak samo zresztą... Jak I ork, a po prostu kosmonauta to, to chyba każdy chciał po prostu tą figurkę, bo wygląda naprawdę przeuroczo z tym po prostu bobasem. Także to była tyle, że chodzi właśnie o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, Jeżeli tak, to oczywiście wiecie co ma się robić. Łapeczka w górę was subskrypcji, byście nie przegapili kolejnego tego typu odcinku na moim kanale. I widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach z kolejnymi rzeczami, z recenzjami, przeglądami, vlogami i oczywiście z openingami takimi jak dzisiaj. Więc to napiszcie w komentarzu, jakie są Wasze właśnie. Tutaj najlepsze figurki z tej serii, no i widzimy się już za niedługo. Cześć!